Chyba nie będzie to czymś kontrowersyjnym, jak powiem, że sezon zima 2024 jest strasznym midem, bo poza kontynuacjami i może trzema, czterema nowymi seriami, nie było anime, które mnie zbytnio zainteresowały. Więc postanowiłem skorzystać ze swojej najmocniejszej umiejętności i chciałem znaleźć najgorsze anime tego sezonu, ponieważ w sumie czemu nie? Warto poszerzać horyzonty. I znalazłem potencjalnie 4 słabe serie, z czego Ponno Michi nie okazało się takie złe i momentami nieźle się bawiłem. Może trochę bywało nudne, ale początek i końcówka były całkiem solidne. Potem były jakieś wątki plażowe, które były strasznie useless, ale no mniejsze o to. Kekkonio była Monogatari, która jest typową haremówką, ale o dziwo momentami miałem fan z tej serii. Mimo iż ciekawsze walki trwają po max, nie wiem, 5 minut, ale odkrywanie różnych miast, by główny bohater mógł poślubić księżniczki, było nie najgorsze. I w sensie, mam tutaj na myśli typowo wątek podróży. A do tego niektóre miasta, jak to ruchome, mają ciekawe motywy. Jest jeszcze Orokana Tenshi wa Akuma Teodoru, które jest naprawdę słabe i tak nudne, że nie mam nic do powiedzenia. A do tego było mega przewidywalne. Ale to anime ma farta, ponieważ jest na tyle nijakie, że nie mam pomysłu, co mam o nim powiedzieć. Ale w końcu znalazłem tą perełkę. To idealnie beznadziejne anime, które może być bohaterem dzisiejszego odcinka, które jest strasznie sztampowe i gdzie nie mogę doszukać się żadnego pozytywnego elementu. Sokushi Chiitga, Saikyo Sugite, Isekai no Yatsura Aite ni Nara nai desu ka. Albo krócej Sokushi Chiit. I prędzej będę korzystać z tego skrótu niż z tej strasznie długiej nazwy. I zacznijmy od zadania sobie jednego pytania. Czy miałem jakiekolwiek oczekiwania co do tego anime? Oczywiście, że nie. Debilem nie jestem. Jednak i tak czuję się lekko rozczarowany. Ale zacznijmy od początku. Klasa głównego bohatera, który się nazywa Yogiri, jedzie autokarem na wycieczkę. Jednak po tym, jak przekraczają tunel, znajdują się w świecie fantazy. Także trzeba przyznać lekki powiew świeżości, ponieważ nikogo nie przejeżdża ciężarówka. Trzeba docenić ten fakt, ponieważ wiele takich momentów raczej nie będzie. A po jakimś czasie okazuje się, że prawie każdy otrzymuje jakąś umiejętność. Jednak najwidoczniej główny bohater, który przespał całą sytuację, jak i dziewczyna, która później zostanie jego towarzyszem, nie byli zbytnio lubiani, bo reszta klasy wyjechała się na nich i zostawili ich na praktycznie pewną śmierć. A fakt, że Tomochika nie dostała żadnej umiejętności, jej nie pomógł. Także zostali zostawieni na pewną śmierć. Można byłoby tak powiedzieć, ale protagonista tej historii ma absurdalnie silną umiejętność natychmiastowej śmierci, która pozwala mu zabić każdą osobę na tym świecie. A do tego później potrafi, w cudzysłowie, wyłączać pojedyncze części ciała. A ten efekt jest na tyle silny, że leczenie nic nie zmienia. I całość opowiadanej historii polega na tym, że Yogiri wraz z Tomochiką podróżują po świecie, odwiedzając różne miasta i pokonując różne przeszkody, które są mniej lub bardziej wymagające. Przy okazji zostając dosłownie seryjnym mordercą, bo ilość osób, które Yogiri zabił, jest naprawdę pokaźna. Oczywiście z czasem protagonistom zaczęły się interesować inne osoby, które chciały się go pozbyć. No, nie da się zaprzeczyć, jest sporym zagrożeniem. Jednak wszystkie próby wyeliminowania głównego bohatera kończą się tak samo. I jako już nie potrafię zbytnio doszukać się żadnych pozytywów, to zacznę od największej wady tego anime, czyli od głównego bohatera. I może jakbym miał, nie wiem, 13 lat, bym go lubił. Wyluzowany, mega silny, ogólnie wydaje się mega fajny. A do tego wszystko i wszystkich ma w dupie. Także no, magiga esse. Jednak teraz osobiście uważam, że gdyby go nie było, to możliwe, że anime by zyskało, ponieważ jego moc psuje jakiekolwiek napięcie. Bo nieważne, czy jest to mucha, smok, człowiek, kurwa, jakiś lord demonów, przeciwnik pada na strzała. I o ile na początku mogło to być momentami, nie wiem, w jakiś sposób zabawne, coś takiego, to z czasem było naprawdę nudno, ponieważ oczywistym było to, że główny bohater wygra. Do tego cała historia skupia się na nim. Problem polega na tym, że dosłownie cała historia opiera się tylko i wyłącznie na postaci głównego bohatera. Niby są antagoniści, ale są tak małoważni, że nawet nie pamiętam, jak się nazywali i kompletnie nic nie zmieniają, bo i tak wiadomo, że umrą w parę sekund. A sam Yogiri nie poczynia żadnego progresu i jest taką samą postacią na początku anime, jak na końcu, co nie pomaga, lekko mówiąc, i potęguje poczucie mega nudy. W innych anime, gdzie inni wypierają się na głównego bohatera, to ta sytuacja powoduje, że w głównym bohaterze zachodzą zmiany i staje się silniejszy, ale nie tutaj. Chyba na przestrzeni czasu miała tu też rozwijać się relacja głównych bohaterów, ale no średnio udaje. A jedyne, co może go wyróżniać od innych nijakich bohaterów, to to, że jest zapalonym graczem. Jak ma wolną chwilę, to gra. A jeszcze dużo śpi. Ale to jedyne, co go w jakimś stopniu wyróżnia. A i tak nie wydaje mi się, żeby to było nie wiadomo jak oryginalne. Również nie rozumiem, dlaczego anime zasypuje nas masą bohaterów, którzy nic nie zmieniają, a pojawiają się na górę parę scen. Może chcieli dać zarobić dużej ilości osób, nie mam pojęcia. Jednak żeby nie było, że jestem tylko i wyłącznie negatywny. Jest jeden moment, kiedy pojawiło się coś, co o dziwo przypominało
o fabułę, a mianowicie moment wyjaśnienia, kim w ogóle jest Yogiri. Ponieważ w pierwszym odcinku mieliśmy przedstawiony flashback, który no mało co mówił, tak? Ale na szczęście potem jest to wyjaśniane i okazuje się, że protagonista jest jakimś człowiekiem 2.0, który jest jakimś eksperymentem, czy coś w tym stylu. Bardzo dziwna sprawa. Pewnie do tego gra w szachy 5D. Z samym sobą. I to był chyba jedyny moment, kiedy fabuła była minimalnie angażująca. Jednak potem szybko wracamy do normy, czyli do nudnego zabijania losowych ludzi. Chociaż nie, sorry, Yogiri kieruje się taką logiką, że on zabija tylko osoby, które chcą go zabić. Córka za bezpodstawne oskarżenia. Naprawdę temu anime by wyszło na plus, jakby przedstawili backstory innych osób. Może nie wszystkich, którzy się pojawili, bo wtedy z tego anime by się Tasiemet zrobił, ale pokazanie przeszłości Tomochiki, czy tej całej Shion, która jest ważna, ale zbytnio nic nie robi, by wyszło temu anime na plus. No ale niestety, najważniejszy jest tutaj edgy protagonista. I chyba, żeby w jakikolwiek sposób ratować te anime, twórcy postanowili, że zrobią z tego parodię. I w teorii mamy obśmiewane, typowe i oklepane schematy anime z motywem isekai. Jak mam wrażenie, że pod tym płaszczykiem parodii znajduje się najbardziej typowe anime z silnym głównym bohaterem, jaki możesz sobie wyobrazić. Ponieważ łatwo można bezpłciową historię zamienić w parodię. Nawet jeśli na taką nie wygląda, tak jak jest to w przypadku tego anime. Jeszcze coś, co mnie niesamowicie dziwiło, to te całe miasta i ogólnie świat tego anime. Ponieważ nie wiem, kto wpadł na to, by niektóre miasta wyglądały jak, nie wiem, ze średniowiecza, a niektóre jak typowe wielkie miasto z wieżowcami. Do tego w tym wielkim mieście był ark z apokalipsą zombie, który był swoją drogą mega f***owy. Ale naprawdę nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, bo ja lubię osobiście, jak świat w anime jest chociaż minimalnie spójny. Ale tutaj jest to niemożliwe, ponieważ pomijając już te miasta, które wyglądają bardzo słabo, niektóre potwory również wyglądają jak z zupełnie innej serii. Ponieważ mamy w świecie tego anime normalne smoki, takie jakieś typowe potwory, które znajdują się w światach fantazy, i nagle, parę z tym później, dostajemy mechy, czy ogólnie jakieś roboty. I to nie wygląda dobrze. A coś, co nie wygląda również dobrze, to animacja. Ale przejście. Nie ukrywajmy, animacja 2D kompletnie niczym się nie wyróżnia, chociaż muszę przyznać, że konkurencja pod tym aspektem wygląda o niebo lepiej, ale najgorszą stroną animacji jest niestety ta trójwymiarowa. I może nie pojawia się niesamowicie jak często, ale smoki, no są czymś, co musicie zobaczyć. A przemiana bodajże w przedostatnim odcinku, no naprawdę mega flash. A wszystko jest zmontowane tak, że akcja jest albo statyczna i nic się nie dzieje, albo chaotyczna i nie ma nic pomiędzy. I z tego co pamiętam, w tym anime nie ma jednej dobrej walki, co na isekaja z wątkami supermocy i podróży, i też gdzie jest pełno walk, no nie jest dobrą cechą. Tempo również wydaje się strasznie losowe, bo o ile pierwsze odcinki w miarę gładko nas wprowadzały w fabułę, to momentami miałem wrażenie, że fabuła robi speedrun. I nie mam pojęcia, czy jest to wina reżysera, gdzie jego portfolio nie urywa dupy, czy autor oryginalnej light novel nie potrafi pisać, jednak nie da się zaprzeczyć, że coś jest nie tak. A do tego postanowili, że zrobię Battle Royale, żeby tanim kosztem wzbudzić jakiekolwiek emocje i żeby przy okazji w łatwy sposób pozbyć się niepotrzebnych bohaterów. A walka, która miała być chyba mega ciekawa pomiędzy babą, która zamieniała się w brzydkiego smoka, a głównym bohaterem trwa jakieś, nie wiem, 20-30 sekund. Coś takiego, nie wiem, nie liczyłem. I to jest, haha, mega zabawne, bo ona była bardzo przygotowana na tą walkę i ona właśnie chciała tej walki. I to miał być ten kulminacyjny moment i go nie ma, nie? To jest mega zabawne. Także muszę przyznać, że ogólnie całe to anime jest strasznie mdłe i przewidywalne. Walki nie wywołują żadnych emocji, ponieważ nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby główny bohater został pokonany. A do tego końcówka jest dosyć otwarta, także prawdopodobnie jest tutaj potencjał na drugi sezon. I mam nadzieję, że owy sezon nie nadejdzie. Następny filmik będzie o czymś lepszym. Chyba.